Józef Cyrankiewicz, z czym się Państwu kojarzy? No przecież wieloletni premier, najdłużej sprawujący ten urząd w czasach PRL-u, mąż stanu, przecież taka dystyngowana postać w tym wszystkim, jeszcze Nina Andrycz, czyli małżonka. Józef Cyrankiewicz, drodzy Państwo, nie był żadnym mężem stanu, nie był polskim autorytetem, był zbrodniarzem komunistycznym. I będę tak go nazywał, nawet jeśli to się komuś nie podoba, nawet jak to się nie podoba Gazecie Wyborczej, która kiedyś napisała, że ten Płużański to już na głowę upadł, jak można takiego wielkiego człowieka nazywać takim określeniem. Bardzo łatwo to udowodnić, drodzy Państwo. Józef Cyrankiewicz był premierem w tych najgorszych czasach Polski Ludowej, Polski komunistycznej. To jest okres kształtowania się właśnie tej władzy, umacniania wpływów. Moment, kiedy Polską rządzi Bolesław Bierut, Jakub Berman, inni właśnie ci notable komunistyczni, którzy bardzo często leżą też tutaj na powązkach wojskowych. I w tym wszystkim jest Józef Cyrankiewicz, przedwojenny PPS-owiec, wspominany z Krakowa raczej pozytywnie jako socjalista niepodległościowiec. Potem nagle coś się stało, potem nagle coś mu się odmieniło. Odmieniło się, jeśli nie jeszcze przed wojną, bo tutaj są różne relacje i poszlaki, ale na pewno w obozie Auschwitz, w niemieckim obozie KL Auschwitz, Józef Cyrankiewicz należy już do grupy więźniów komunistycznych, należy do tak zwanej Kampfgruppe Auschwitz, czyli mówiąc, tłumacząc z języka niemieckiego, grupy bojowej, grupy wojskowej Auschwitz. On będzie należał też do konspiracji założonej przez rotmistrza Witolda Pileckiego, natomiast nie będzie tam nigdy pełnił funkcji kierowniczych, funkcji dowódczych. To była konspiracja w dużej mierze zbrojna. Przyłączy się do właśnie tejże konspiracji, ale odegra tam rolę haniebną. Haniebną, tak jak w całym obozie Auschwitz. Józef Cyrankiewicz nie był zwykłym więźniem politycznym, był niemieckim konfidentem. Był osobą, która donosiła obozowemu Gestapo na innych więźniów, na współwięźniów. To jest osoba, przez którego w dużej mierze wpadła duża część konspiracji założonej przez Witolda Pileckiego. To jest osoba, w związku z którą Witold Pilecki musi też uciekać z obozu. Z jednej strony ucieka, pamiętamy, z obozu dlatego, żeby zorganizować powstanie zbrojne, czyli wystąpienie więźniów w obozie, ale też przy pomocy partyzantki jakowskiej z zewnątrz. On się dostanie do komendanta głównego Armii Krajowej, generała Stefana Robeckiego-Grota, żeby go przekonywać. Grot nigdy się nie dał przekonać, trudno mieć do niego pretensje. Ta operacja, to powstanie było szalenie niebezpieczne i zapewne nie udałoby się to, pociągnęłoby to za sobą nie wyzwolenie obozu, ale śmierć wielu więźniów, wymordowanie, wystrzelanie, ale też jest wielce prawdopodobne, że Pilecki musi uciekać akurat w tym momencie na Wielkanoc 1943 roku, bo już ten ślad, ten cień Cyrankiewicza krąży też wokół niego i być może już udało się Cyrankiewicz zadenuncjować więźnia, który właśnie był w Auschwitz, jako Roman Jezierski, czyli Witold Pilecki. O tyle to jest też wszystko oburzające, parszywe, że Józef Cyrankiewicz przypisał sobie po wojnie historię Witolda Pileckiego. Możemy powiedzieć więcej, ukradł właściwie życiorys Pileckiego. W jaki sposób? Józef Cyrankiewicz, komunista już na pewno wówczas, powiedział: to ja założyłem w Auschwitz konspirację
więźniarską, konspirację obozową, konspirację zbrojną. Żadnego Witolda Pileckiego tam nie było, czyli złodziej, czyli człowiek, który sobie przywłaszcza zasługi kogoś innego. Doszło do tego, że do niedawna jeszcze, drodzy Państwo, w muzeum Auschwitz to Józef Cyrankiewicz figurował na honorowym miejscu, wielkie zdjęcie jako twórcy właśnie podziemia obozowego, a zdjęcie Witolda Pileckiego pojawiło się dopiero po wielu, wielu latach w PRL-u. To właśnie tylko Józef Cyrankiewicz tam górował, dominował, Pileckiego nie było. Zdjęcie mniejsze Pileckiego dodane dopiero w III Rzeczpospolitej. Józef Cyrankiewicz, dodajmy, pozostał właśnie tam na tej ekspozycji muzealnej. I cóż, drodzy Państwo, no właśnie, ten wątek Pileckiego kończąc. Istnieje naprawdę wiele poszlak, bo dowodów nie ma. Myślę, że Józef Cyrankiewicz skrzętnie to wszystko ukrył. Tę prawdę zabrał ze sobą do grobu. Chociaż w mieszkaniu Józefa Cyrankiewicza podobno znajdowało się w warszawskim mieszkaniu wielkie archiwum, całe półki wypełnione segregatorami, archiwaliami, dokumentami. Być może tam też była ukryta, jest do dziś gdzieś ukryta prawda o tym, kim był w Auschwitz, że był konfidentem w Auschwitz, i być może tam też była, jest ukryta, nie wiadomo, czy w tym mieszkaniu nadal, gdzie to teraz się w ogóle znajduje, można znaleźć prawdę o tym, jaką rolę odegrał Józef Cyrankiewicz w sprawie rotmistrza Pileckiego, bo te wszystkie poszlaki każą nam powiedzieć, że ten konfident z Auschwitz potem nie tylko nie pomógł Witoldowi Pileckiemu, ale wręcz doprowadził do jego śmierci. Dlaczego? Pilecki zagrażał osobiście Cyrankiewiczowi, zagrażał właśnie budowaniu tego mitu, tej legendy twórcy konspiracji obozowej. Taką osobę trzeba było wyeliminować. Na miejsce Pileckiego wszedł Józef Cyrankiewicz, wcześniej mordując naszego bohatera, prawdziwego bohatera Auschwitz, ochotnika do Auschwitz. Na pewno, drodzy Państwo, to, co się zachowało z tej historii, to wiele relacji, świadectw właśnie osób, które w ten sposób przedstawiają historię procesu Witolda Pileckiego, że oprócz tych decydentów w postaci Bolesława Bieruta, patrząc od góry, Stanisława Radkiewicza i Romana Romkowskiego, szefa bezpieki, Józefa Goldberga-Różańskiego, szefa Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli szefa bezpieki w katowni przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, oprócz śledczych, sędziów, prokuratorów, jakże ważną, haniebną rolę odgrywa właśnie Józef Cyrankiewicz. Wiemy, że były petycje byłych więźniów Auschwitz do Cyrankiewicza. Panie premierze, bo on właśnie, to jest też wskazówka ważna, został premierem, jak mówiliśmy, na długie, długie lata, na wiele lat PRL-u, krótko przed wyeliminowaniem Pileckiego. Jeśli mnie pamięć nie myli, w styczniu 1948 roku Cyrankiewicz zostaje premierem. Proces Witolda Pileckiego i jego grupy to jest marzec 1948, 25 maja 1948 śmierć Witolda, więc Cyrankiewicz już jest premierem Rzeczpospolitej, chce się utrzymać na stanowisku, Pilecki mu zagraża. Jak odpowiedział na petycję byłych więźniów Auschwitz? Powiedział, że jakiekolwiek czyny, nawet pozytywne, ewentualne pozytywne czyny Witolda Pileckiego, nie mogą podważyć jego szpiegowskiej, haniebnej roli antypolskiej, czyli jest przede wszystkim wrogiem Polski Ludowej. Jeśli miał jakieś dokonania, to one są nieważne przy tym, jaki ma stosunek do władzy komunistycznej, a ma stosunek negatywny, więc na życie nie zasługuje. Czy podczas procesu Witolda Pileckiego został odczytany list Józefa Cyrankiewicza, tego na 100% powiedzieć nie można. Są tacy, którzy tak twierdzą. Mój ojciec, który jakby nie patrzeć, coś na ten temat wiedział, był podsądnym, był jednym z oskarżonych, zresztą skazanym na karę
śmierci. Potem łaskawiec Bierut zamienił to na dożywotnie więzienie, ale ojciec tego listu odczytanego w imieniu Józefa Cyrankiewicza nie pamiętał. Być może był w takim stanie, był w takich nerwach, że nie wszystko do niego docierało, ale na pewno tato nie potwierdzał tego listu. Nie zmienia to faktu, drodzy Państwo, że Józef Cyrankiewicz nie pomógł, a ja stawiam tezę, że wręcz w drugą stronę. Nie pomógł ratować, ale pomógł uśmiercić Witolda Pileckiego. Człowiek komunistów, człowiek Moskwy, po prostu komunistyczny morderca, firmujący zbrodnie swoich kolegów w tych najgorszych stalinowskich czasach. Dzisiaj leży tuż obok Alei Zasłużonych. Aleja Zasłużonych jest przed nami, rząd grobów, a to jest drugi rząd Alei Zasłużonych. Czy zasłużony? To Państwo już powinni wyciągnąć wnioski. Trochę dziwi, że nie w pierwszym rzędzie, ale w drugim leży tak zasłużony dla komunistycznej władzy, dla tej władzy, która eliminowała polskich patriotów, w tym rotmistrza Witolda Pileckiego.